Siemaneczki, ziomeczki, ja jestem Kamilowski, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj nagrywamy sobie pizza challenge z moją siostrą Darią. Cześć. I ogólnie to dzisiaj taki po prostu challenge, że mam tutaj losowe składniki. No może z 4 składniki są tak naprawdę dobre. Reszta to są jakieś, nie wiem, tutaj tak brzydko nazywam, no ale są to tak naprawdę same słodycze praktycznie. Mamy tutaj przygotowane już ciasto oraz mamy tutaj już sosem polane. W sensie koncentratem, no tak, wiadomo. No i tutaj mamy na przykład ser i ogólnie to są numerki, a tu mamy losy i będziemy podchodzić do kamery i losować sobie. Zobaczymy po prostu, co będziemy mieli w naszych pizzach. Ja bym chciał jeszcze powiedzieć, żebyście zasubskrybowali mój kanał. Taki sam przycisk jak i lato teraz na moim palcu, klikajcie tam na dole. Na kanale moim oraz mojej siostry wbijajcie na mojej siostry Twitcha oraz YouTube'a. Wszystkie linki macie w opisie, a w pierwszej linki macie kanał na Twitchu. Daria, ile tutaj mają dobić łapek? Ile było ostatnio? Pod poprzednim odcinkiem było 550, a teraz ile byś chciała? No to może 650. 650 łapek w górę, to jest przemocarny próg. Ale co, no pizza challenge, chcieliście pizza challenge, pisaliście mi na Instagramie, żebym takie coś zrobił, no to dzisiaj robimy. Więc co, pierwszy los, tutaj chyba zagramy 3-4, ok? 3-4. Kto przegra? 4. Dobra, no to ja przegrywam i ja teraz podchodzę do kamery tutaj. Podchodzę do kamery i mam tutaj losy i losuję sobie. Losujemy i bierzemy sobie. Masz, trzymaj. I biorę tutaj, uwaga, otwieramy i... Dwójeczka. Dania. Danio, no nie, no patrzcie, Daniu, już taki szajs na początek, ser? Dobra. Ser, na, ser potem dopiero. Okay. Dobra, więc tak, Danio mam... Yes. Takie trzy paski sobie zrobię. Pod koniec oczywiście wam pokażemy, jak wyglądają nasze pizze. Dobra, okay. Już jest. Teraz Daria, podejdź do kamery i wylosuj. Okej. Okay. Jaki numerek? Szósteczka. Dobra, czyli chyba... O. Czyli pokaż do kamery, pokażemy do kamery. Takie cukiereczki jakieś. Losujemy, losujemy. Tutaj, żeby mnie też było widać, losujemy. Uwaga, ten los biorę. Odłożę po prostu tutaj, więc dobra, lecimy. Trzynasteczka. Co to jest 13, powiedz mi, co to jest 13? 13? No nie! Czekolada! No nie umiem. Czekolada! Dobra, a więc ja wylosowałem czekoladę, więc sobie teraz ją tutaj nałożę. Dobra. Nałożę tak. Trzy kawałki tabliczki. Nałożę. Zrobimy tak. Jeden. Drugi. Dobra. Ile mam cukierków sobie dać? Trzeci. Sześć daj. Dobra, więc tak to wygląda. U mnie na razie to wygląda tak z Dania, a u Darii tutaj Daria daje w tym momencie cukierki. I ja wam pokażę, jakie mam tutaj jeszcze do wygrania tutaj rzeczy zarąbiste, co nie? Dobra, więc teraz twoja kolej, losuj. I ja mam... Dziewiątkę. Dziewiątka. Co? Szynka! Jej. Szynkę Daria wygrała, no nie mogę. To jest ten los właśnie, to jest ten los. Mam sobie dwa plasy. Uwaga. To już widzę, że to chyba nie będzie dziewiątka. Jedenastka. To wygrałem parówkę, tak jak mówiłem. No ja mówiłam, że wygrasz to nie parówkę. Więc parówkę sobie tutaj nałożę, parówka to akurat jest chill. Okej. Okay. I mój numer to 10, czyli takie o jakieś rurki z kremem. Nie tracąc czasu, lecimy teraz z moim losem, co tutaj ja wylosuję. Uwaga, uwaga. I teraz proszę bardzo, co to będzie? Czwóreczka. Patrzcie tutaj, czwóreczka. Czyli to. Krakersy, dobra, fajnie. Mamy teraz krakersy. Już wydaje się, że jest mało rzeczy, znaczy losów. Ja mam numerek... 8, czyli chipsy! No wiedziałam, że będę chciała chipsy. Następną rzecz, dobra. To zostało nam jeszcze, o kurde, 6 losów tylko, dobra, losujemy. Teraz co ja tutaj mam? Pewnie znajdziecie, będę miał 7, czyli delicję. O, 1, dobra. Dobra, teraz czas, żeby wam pokazać, jak wyglądają nasze pizze. Tak wygląda moja, a tak wygląda od Darii. Możecie napisać w tym momencie na premierze, na czacie, o, na premierze, na czacie. Piszcie, kogo pizza wygląda ładniej, waszym zdaniem oczywiście. No moim zdaniem chyba moja. Mam trójeczkę, czyli oregano.
O kurde, no i Daria będzie miała dobrą tą pizzę, ja będę miał jak zawsze słabą. Dobra, teraz na szybkości, nie tracąc czasu, losuję następnego losa. Dobra, więc co ja wylosowałem teraz? 7, czyli wiedziałem, że będę miał delicję. No to delicje, takie w białej czekoladzie. Zobaczymy sobie. Mam 5 i to jest Lubiś. Mam Lubisia. No to tak, mam 12, czyli batona, batonika. Więc dobra, otwieramy batona. Tylko tu zostało, czyli takie kwaśne żelki. Ja lubię kwaśne. Dobra, więc ogólnie tak wyglądają nasze pizze przed posypaniem je serem. Moja wygląda tak, a Dali wygląda tak. Jak myślicie, od kogo tutaj jest lepsza? Dali został jeszcze jeden składnik, czyli kwaśne żelki, więc Daria je nałoży i nakładamy zaraz ser. Więc dobra, możecie napisać na premierze, kogo teraz wygląda ładniej i ogólnie to Daria teraz będzie sypała je kwaśnymi żelkami, więc je posyp. O, tutaj lecą już kwaśne żelki. Coś mi się wydaje, że dzisiaj noc spędzimy na ubikacji. Więc dawaj, dawaj, syp tutaj. Więc Daria posypała i teraz sypiemy serem, więc lecimy. Więc uwaga, uwaga, chyba zaraz stawiamy do pieca już, bo piec jest już rozgrzany. I tak to wygląda, tak wygląda nasze pizze, więc Daria i ja teraz otwieramy tutaj, dajemy na czas. Na 15 minut około i lecimy. Wkładamy do naszego tutaj pieca pizzę, więc dobra. Już się chyba będzie robiło, więc widzimy się za 15 minut, jak już się nasza pizza zrobi i zobaczymy, jak ona w ogóle wyszła. Więc teraz idziemy sobie posprzątać i widzimy się za 15 minut. Dobra, więc ogólnie wyjmujemy. O! Dobra, więc pizza oficjalnie się zrobiła, pachnie ona takim dżemem, więc nie wiem, kurde, tutaj jest pizza Darii, tutaj jest moja, nie wiem jak to może smakować, ale no co, chyba... Co to jest w ogóle? Lubisz. Uj, i co tu jest za woda? No tak coś się zrobiło właśnie. Dobra, więc ogólnie pizza gotowa, mamy już kawałki nasze tutaj przygotowane na talerzu, tak wygląda mój kawałek tutaj. A teraz Daria, pokaż twój kawałek. Mój wygląda ładnie, ale też nie jest za jakiś ładny. Więc dobra, nie pozostaje nam nic innego, jak spróbować, co nie? No bo po to tutaj przyszliśmy. Przyszliście. No, wy też tutaj przyszliście po to, żeby spróbować tego. Więc dobra. Ja mam kawałek taki ala mini pizza. Dobra, czekaj, bo mojego się nie da ukroić, ten ser się tak ciągnie, dobra. No to bon appetit, mój kawałek. Ja się nie stuknę. Powiem wam, że moja mi smakuje. Naprawdę, moja mi smakuje. O kurde. Pod koniec poczułem taką nutkę spalonych delicji. O kurcze. Więc... Ale tego spalonego cukierka tego. Więc dobra. A ja spróbuję Lubisia, tego co tak dziwnie było. Jeszcze bierzemy jeden kawałek z innymi dodatkami. Dawaj. Ja jeszcze mam tutaj taki. Z delicją mam. Kurde, jak mówię. Dobra, ja mam taki z delicją. Wydaje mi się, że będzie lekki żyg po tym, chociaż nie wiem. Ale pierwszy kawałek mi smakował, zobaczymy drugi. Lecimy. No, w sumie jakby nie patrząc, mógłbym zjeść. Dobra, mi smakuje. Mi też smakuje. No, spróbuję jeszcze trochę tego, ale oceńmy. Od 1 do 10. Ty pierwsza. 8,5. Ja oceniam swoje tak na 7, bo czuję zawsze, z tyłu czuję ten smak spalonej delicji. Ja oceniam swoją na 7, więc Darii smakuje mi tak średnio, ale może być. Więc zostawcie te 650 łapek w górę i będzie następny odcinek z siostrą. My wam dziękujemy za oglądanie tego odcinka. Wbijajcie na nasze kanały. Do zobaczenia w następnym odcinku. Naura! Cześć!